Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonia. Finałowy koncert festiwalu, czyli jucznia Krzysztofa Pendereckiego. Utrenia to jest właściwy tytuł. Krzysztof Penderecki czerpie tutaj z liturgii prawosławnej, wschodniego skrzydła Europy. Liczna obsada solistów polskich i zagranicznych pod dyrekcją węgierskiego dyrygenta Zsolta Nagyego. Stały właściwie gość Eufonii. Następny koncert. Niezwykle ciekawy występ zespołu Ach Duo. Koncert na 53 struny. Tyle strun będą miały instrumenty, które będą na tym koncercie wykorzystane. Gitara i harfa. Wreszcie muzyka ludowa, autentyczna muzyka ludowa, tegoroczne Eufonie będą przebiegać pod znakiem właśnie tradycji ludowych. Będziemy mieli zespół muzyki i tańca Olza z Cieszyna Czeskiego oraz kapelę Lipka z pobliskiego Jabłonkowa. Czyli mamy góry i ten element najbardziej ludowy, góralski. Ale będzie jeszcze jeden akcent góralski i to też z Beskidu Śląskiego, z tego obszaru. Będzie mianowicie film Janosik, słowacki film z 1921 roku, niemy, do którego muzykę na żywo wykonano na festiwalu, napisał Stanisław Paluch. A Janosik, wiadomo, Beskidy, czy mała Fatra słowacka, z pomnikiem jego w Terchowej, we wsi, właśnie w Małej Fatrze. Od 17 do 25 listopada w Warszawie zapraszają Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.